Witajcie na kanale Smart Me. Z tej strony Ariel i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, że Wasz Roborock S50, bez względu na to, czy go kupiliście 2 lata temu, czy 2 dni temu, może zyskać pewne nowe funkcje. Wszystko to dlatego, że możemy w nim wykorzystać elementy z Roborocka S6, czyli nowszej generacji, a konkretnie taką oto właśnie szczotkę główną oraz szczotkę boczną, które są kompatybilne z tym robotem. Pierwsze pytanie, które pewnie sobie zadacie, to jest po co? Więc wyciągnijmy zwykłą szczotkę z Roborocka S50, która wygląda w ten sposób, a tak wygląda szczotka z Roborocka S6. Prawie identyczne, prawda? Z jedną małą różnicą. W tym miejscu ten element jest zdejmowalny, dzięki czemu wszystkie włosy, które tutaj będą się zatrzymywać, możecie w bardzo prosty sposób ściągnąć. Prosta innowacja, ale bardzo przydatna. Więc wsadzamy go z powrotem i tak samo jak zwykłą szczotkę jesteśmy w stanie go tutaj umieścić. Pasuje idealnie. Wkładam go z powrotem i tyle. Ta szczotka też jest bardzo dobra, no ale mimo wszystko sam to jest prościej. Druga rzecz to jest szczotka boczna, którą możemy tutaj wymienić, dzięki czemu ona ma zamiast 3 ramion 5, więc jest w stanie po prostu lepiej zbierać brud. Odkręcamy. A na jej miejsce przykręcamy tą szczotkę. I w ten sposób wiemy już, że możemy te dwa elementy w nim umieścić. Roborock jest dalej tym samym Roborockiem, ale potrafi parę rzeczy więcej. Mam nadzieję, że film się podobał i zapraszamy Was do kolejnego.